Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie, ale proszę Państwa, drodzy telewidzowie, witam też bardzo wielkopostnie. I to słowo bardzo wielkopostnie, czy słowa bardzo wielkopostnie podkreślam bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że właśnie owszem, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Dzisiaj, proszę zauważyć, mamy czwartą niedzielę tego świętego czasu. Przypominam, Wielki Post to czas wyrzeczenia, czas ofiary, czas cierpienia, czy wpatrywania się w cierpienie Chrystusa, ale także czas cierpienia naszego. My cierpimy, jeżeli na przykład wyrzekamy się czegoś, jeżeli czegoś rezygnujemy, na przykład chce nam się zjeść więcej. Rezygnujemy z tego, jest to cierpienie, prawda? Jest to ból pewnego rodzaju, nie tylko żołądka, ale całego naszego organizmu, bo organizm domaga się, może tego jest przyzwyczajony, może troszeczkę jest od tego uzależniony. Dlatego właśnie to cierpienie rzeczywiście jest czymś takim bardzo, bardzo, tak powiem, ważnym. Czymś, co w tym czasie ma wymiar taki też, proszę Państwa, bardzo też szeroki. Podkreślam, bardzo szeroki. Dlaczego? Przede wszystkim patrzymy na krzyż Chrystusa. Przede wszystkim patrzymy na krzyż, przez który przyszło zbawienie świata, nasze zbawienie. Patrzymy na Chrystusa, który nas kocha, patrzymy na Chrystusa, który cierpi, który jest zdradzony, który ma bardzo wiele dolegliwości spowodowanych właśnie ludzkim postępowaniem, ludzkim egoizmem, ludzkim zakłamaniem, ludzką pychą, ludzkim nieposzanowaniem. Patrzymy na Chrystusa z miłością, nie z litością, patrzymy na Chrystusa z miłością, bo On też w takim momencie patrzy na nas, proszę Państwa, z ogromną miłością, więc ta miłość wzajemna w tym temacie, bardzo trudnym temacie cierpienia, temacie rezygnacji, temacie doświadczenia, bardzo bolesnego doświadczenia, czy to na duszy, czy to na ciele. Proszę Państwa, proponuję, by mottem tego naszego spotkania telewizyjnego były słowa, które tutaj widzimy na moim zapleczu. Bądźcie ze mną, proszę. Oczywiście są to słowa Chrystusa. Chrystus prosi nas, byśmy byli w wielkim poście z Nim. Byśmy poprzez to bycie z Nim bardziej siebie ubogacili, byśmy nadali bardziej sens swojemu życiu, swojemu cierpieniu, swoim chorobom, byśmy bardziej właśnie w tym Wielkim Poście, poprzez bycie z Nim, stali się ludźmi odpowiedzialnymi, stali się ludźmi też bardziej wierzącymi, stali się ludźmi, którzy właśnie poprzez wiarę będą swoje życie doskonalić, będą to swoje życie bardziej czynić takim Bożym, a jednocześnie bardziej, bardziej ludzkim. Kochani, no właśnie, jesteśmy też w atmosferze takiego drugiego Wielkiego Postu, właśnie to, czego doświadczamy, ta choroba koronawirusa, czy ta pandemia, która właśnie objęła już cały świat, która także objęła naszą kochaną ojczyznę, która obejmuje swoimi ramionami, tymi ramionami bardzo niebezpiecznymi, coraz więcej ludzi. Właśnie to w kontekście Wielkiego Postu jawi się też jako pewnego rodzaju ofiara. Róbmy wszystko, proszę Państwa, róbmy wszystko, żeby to wszystko, co się dzieje wokół nas i u nas, żeby to miało jak najmniejszy wymiar, a więc ta nasza higiena, to nasze postępowanie, ten nasz dystans, ta nasza izolacja, to nasze bycie w domu, żeby to wszystko powodowało, że będziemy bardziej odporni, jednocześnie, że będziemy bardziej oddaleni właśnie od tego rodzaju zarazy XXI wieku, tego rodzaju pandemii, która, jak okazuje się, jest bardzo niebezpieczna. Zobaczmy, każda płaszczyzna życia została dotknięta, i ta religijna, i ta ekonomiczna, i ta społeczna, i ta towarzyska, i ta rozrywkowa. Zobaczmy, nie możemy pójść do kościoła, prawda, w niedzielę, no jeżeli to około 50 osób. Takie są właśnie te zaostrzenia. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś nam zabrania, bo ma jakieś takie widzimisię. To jest z miłości do nas, to jest z miłości do każdej i każdego z nas, proszę Państwa. Dlatego też właśnie episkopat proponuje, nasz ksiądz biskup Ełcki proponuje, byśmy więcej, że tak powiem, w takim czasie przebywali przed telewizorami, byśmy brali udział we mszy świętej, tej właśnie wirtualnej. Ale pamiętajmy, że ta msza święta wirtualna musi być też w jakiś sposób potraktowana. My nie możemy na przykład brać udziału we mszy świętej, leżąc na kanapie, czy w tym czasie pijąc herbatę, czy kawę, czy rozmawiając, czy rozwiązując krzyżówkę. Musimy się zachować odpowiednio, dlatego właśnie to odpowiednie zachowanie, jeżeli jest na przykład Pan z Wami, odpowiadamy i z Duchem Twoim, jeżeli jest podniesienie, przeistoczenie, klękamy.
Jeżeli jest Komunia Święta, przyjmujemy Komunię Świętą w sposób duchowy. Zapraszamy Chrystusa do swojego serca w sposób właśnie duchowy, bo w sposób fizyczny, realny nie możemy przyjąć. No mamy nadzieję, że stanie się to w swoim czasie, kiedy to stanie się Pan Bóg, wiecie, raczej póki co jesteśmy w takiej sytuacji, w takiej rzeczywistości i tę rzeczywistość szanujemy. Dlatego też, kochani, bądźmy ludźmi, którzy są odpowiedzialnymi, bądźmy ludźmi, którzy właśnie tę odpowiedzialność, że tak powiem, manifestują na różnych płaszczyznach. Przebywajmy jak najwięcej w mieszkaniach, w spacerii. Oczywiście, proszę Państwa, ta higiena ciała, spacerii, ale spacerii takie no, nie wśród ludzi, nie gdzieś tam w markecie czy w jakimś tam innym sklepie, ale właśnie gdzieś tam na jakieś w lesie na przykład, czy w parku, gdzie jest bardzo mało ludzi. Kochani, my o tym wszystkim wiemy. Ja o tym mówię tak tylko po prostu, żeby przypomnieć, ale nie znaczy to, że Państwo tego nie robią. Proponuję i bardzo proszę, byśmy jeszcze bardziej w to zaangażowali się. Poza tym, kochani, też zobaczmy, nie ma nabożeństw Drogi Krzyżowej, nie ma gorzkich żali, nie ma rekolekcji w sposób taki fizyczny, ale nie znaczy to, że my mamy właśnie w tym czasie to odłożyć, te nasze doświadczenia, ta choroba, ta pandemia, niech będzie właśnie takim czasem wielkich rekolekcji, rekolekcji nie tylko narodowych, ale rekolekcji w całym świecie. Zastanówmy się nad sobą. Zobaczmy, wielu z nas, czy nie chodzi do pracy, czy na przykład młodzież, dzieci, czy praca jest ograniczona, krótszy dzień pracy, krótszy wymiar pracy. Niech to nie będzie czas tylko przeznaczony na leniuchowanie, czy na nudzenie się i czekanie, kiedy to przejdzie. Zróbmy taki rachunek sumienia, taki remanent. Proszę Państwa, jest to okazja. Pan Bóg daje nam taką okazję, czy my z tej okazji skorzystamy, czy nie, to nasza sprawa. Jako ludzie wolni jesteśmy tutaj właśnie dyspozycyjni, dlatego też właśnie ten czas Wielkiego Postu i czas tego wielkiego doświadczenia z racji pandemii koronawirusa niech będzie czasem, który pozwoli nam na to, byśmy przemyśleli swoje życie, przemyśleli swoją wiarę, przemyśleli Chrystusa, przemyśleli Jego obecność w naszym życiu. Niech to wszystko będzie błogosławione, niech to wszystko będzie przez Niego zauważone, niech to wszystko będzie właśnie tym, co spowoduje, że i nasza modlitwa, i nasza ofiarność, i nasze wyrzeczenie, i nasza dojrzałość, że to wszystko przyspieszy właśnie ten czas, kiedy wrócimy do życia normalnego. I jeszcze na zakończenie raz właśnie pokazuję te słowa. Bądźcie ze mną, proszę. Bądźmy, kochani, z Chrystusem w tych trudnych dla nas dniach, w tych trudnych dla nas tygodniach, nie daj Boże, może nawet miesiącach. Kochani, przyjmijmy Boże błogosławieństwo na ten czas i ten nowy okres, bo tylko 3 tygodnie do świąt wielkanocnych. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Zostańcie z Bogiem.